Proszę Państwa, kolejny wielki gość, przyjaciel, obecnie dyrektor Teatru Kamienica. Przyjaciel, dla którego napisałem jedną z pierwszych parafraz. Zawsze za mną chodziła taka piosenka, do dzisiaj chodzi, czego dowód jeszcze być może Państwu dam. Piosenka, która... Ale nie będę Państwu zdradzał na razie, ponieważ w moim kabarecie pierwszym latającym teatrzyku Wolotka wcielił się w taką właśnie postać. Przed Państwem Emilian Kamiński. Już 20 lat, już 40 lat z bratem robię na pekapy. Idzie wyżyć, strajkować nie będę. Jestem jak ta maszyna, wychowana na szynach. Zżyłem się jak parowóz i tender. Pan to jesteś wesoły, masz dyplomy i szkoły. 40-lecie pracy w kabarecie. Obiektywnie, znasz pan różne odkrycia, ale nie znasz pan życia. Nawet nie wiesz pan, co to jest tender. Kolej teraz się zmienia, różne tam urządzenia, te komputery, jest dobrze, ogólnie coraz większa wygoda, ale mnie to jest szkoda parowozów, a tendrów szczególnie. Maszynistę mam brata, zjeździł panie szmat świata, jak popije to mówi, gdzie bywał, ale jak chciał z dziewczyną, albo chcieli go zwinąć, wtedy zawsze się w tender ukrywał. Tender to, proszę pana, jest maszyna jechana, mówią na to węglarka, inaczej strzepia się z parowozem, wiezie węgiel i wodę. Bardzo ważne, sam byłem palaczem. Nie, ja panie nie pękam, o mnie nawet piosenka była raz, śpiewał Elvis ze Stanów. Angielskiego nie umiem, ale słowa rozumiem. Było tak, pan się tylko zastanów. Maszynistą był mój dziad, ojciec węgiel kładł. Od najmłodszych brał mnie lat na węglarce w świat. Love me tender, to jest pieśń o węglarce mej, co zginęła w świecie gdzieś i tak brak mi jej. Pociąg nas unosił w dal przez żelazny szlak. Jeszcze dziś wspominać żal, gdy mnie śpiewał tak. Się składa, że Marek jest dopiero 40 lat na scenie, a ja już 40. Także drodzy Państwo, bo ja też mam 40-lecie pracy artystycznej.